tu. Computer color review. Ok. Robię wam wszystkim mute. Mute na usta wam robię. Dobra. Zacznę na telefonie, też nikt się nagrywa, potem padnie, bo mam za mało miejsca. Record video. Leć. Ok. Witam was serdecznie na naszym kolejnym warsztacie. Zacznę tak oficjalnie, żeby się ładnie nagrało i na Instagrama wrzucę. Dzisiaj, słuchajcie, mamy do przygotowania dwie rzeczy. Ale będą to rzeczy bardzo proste i bardzo przyjemne, bo mamy do przygotowania wegański smalec nerkowców. I o ile na grupie naszej zrobiła się burza, że smalec to tylko ze słoniny, o tyle ja sobie pozwalam nazywać go smalcem, pomimo tego, że nie jest na bazie zwierzęcej, dlatego że tak mi się podoba, to moje przepisy i mogę sobie je nazywać jak chcę. A że mają bardzo dużo tłuszczu, a mamy tłuszcz i z oleju, i tłuszcz z samych orzechów, więc dla mnie są smalcem. Aczkolwiek oczywiście jakby jest taka nomenklatura nazwy, że smalcu nie można, jakby smalec nie może być roślina, tak samo jak mleko nie może być roślina, bo nie jest to mleko, bo mleko może dawać tylko zwierzę. Więc jakby znam tą nazwę, ale to brzmi ładnie, jakby każdy wie, o co chodzi. Słuchajcie, rozpoczynając od tego, że mamy do przygotowania dwie rzeczy. W pierwszej kolejności przygotujemy czatny rabarbarowy, który troszkę dłużej nam się będzie gotował, a w trakcie, jak będzie nam się ten czatnej robił, to będziemy przygotowywać właśnie ten smalec nerkowców. Ja, słuchajcie, mam taki bardzo drobniutki rabarbar z mojej działki, takie pierwsze kłączki, które mi zaczęły rosnąć, natomiast nie ma to zupełnie znaczenia, czy macie grubsze, czy cieńsze. Jeden słoik już mam, więc ja dzisiaj robię pół porcji, natomiast będę wam mówiła całą porcję, tak jak była rozpisana w naszych składnikach. Co można, słuchajcie, z tym czatnejem zrobić? W pierwszej kolejności, oczywiście możecie odłożyć porcję do słoiczka i przez 7 dni spokojnie może leżeć w lodówce, zupełnie jakby nic mu się nie stanie. Natomiast, jeżeli chcecie zrobić, jeżeli wam posmakuje i będziecie chcieli zrobić większą jego ilość, to polecam wam zapasteryzować je w słoikach, czyli jeżeli będzie bardzo gorący, tak jak się robi przetwory czy drzemy, włożyć do wyparzonego, to jest bardzo ważne, tak samo jak wyparzaliśmy przy occie, wyparzaliśmy przy zakwasie, jakby to wyparzenie jest właśnie bardzo ważne po to, żeby ta pleś się również nie wdała potem, jak zamkniemy hermetycznie słoik. I taki gorący czatny obracamy zakręconym słoikiem, dękiem do dołu, tak żeby zostało troszeczkę luzu, ale nie za dużo, czyli troszkę takiej poduszki powietrznej. I taki zapasteryzowany spokojnie wtedy można przytrzymywać do 2 lat w słoiku. Drugą opcją tego czatneju, słuchajcie, do zapasteryzowania jest też pasteryzacja na gorąco, czyli można zakręcić słoiki, wyparzone również, wsadzić do piekarnika nagrzanego na 130 stopni i wtedy w tym piekarniku one w tych 130 stopniach, te słoiki razem z zakrętkami się pasteryzują przez około pół godziny. Więc cały ten proces pasteryzacji, jeżeli się zdecydujecie, opiszę na grupie i dam wam jakby takie dwie drogi, w jaki sposób można zapasteryzować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie zawsze słoiki łapią, jeżeli zakręcimy je, jakby jeżeli damy gorący produkt i obrócimy górę do dołu. Ważne jest, słuchajcie, to, że jeżeli się zdecydujecie zapasteryzować ten czatnej, a będziemy robili w kolejnych warsztatach też przetwory, więc jakby ta informacja wam się przyda, to zalecam kupić nowe pokrywki. I to jest jakby, dlaczego to jest takie ważne? Jedna pokrywka kosztuje około 20 groszy, 30 groszy. Niektórzy mogą mieć drożej, no dobra. Natomiast dzięki temu będziecie mieli pewność, że ona jest stuprocentowo szczelna i nic nie naruszy nam, jakby nie dojdzie nam powietrze i nie zarażę nam się tym czatnej bakteriami, więc o ile wiem, że to jest upierdliwe, dobra, użyję ze starych co tam ogórków, czy tam marynowanych oliwek, czy czegoś, to polecam wam naprawdę te nowe nakrętki, bo możecie zepsuć całą swoją pracę i produkt, który będzie w tym słoiku. No, ale dzisiaj ta porcja, którą przygotujemy, to jest taka porcja słoiczkowa, już wam pokazuję, a potem wam pokażę muffinki, które będą w piątek. Czekajcie, muszę się teraz dostać do mojego czatneja. Ok. Ze składników, które mamy dzisiaj, taka ilość wyjdzie nam w słoiczku, więc jak najbardziej jakby nie musi się tego pasteryzować i tego dzielić, ale można też ten czatnej podzielić na przykład do takich malutkich słoiczków i gdzieś tam na grilla, czy gdzieś tam przyjaciół można zapakować, zapasteryzować i w prezencie dać. Świetnie jest, słuchajcie, czatnej do koziego sera, genialne jest, bardzo fajnie pasuje, ale też fajne jest do rozbefa, więc jeżeli zapieczecie mięso i ono jest na ciepło, albo na zimno, jego drugiego dnia, albo na kolację, to ten czatnej się świetnie sprawdza jako dodatek. No to słuchajcie, rozpoczynamy od tego, że na razie rabarbar nam nie jest potrzebny. Rozpoczynamy, słuchajcie, od tego, że potrzebujemy jedną czerwoną cebulę, tak. Powiedz mi, że rabarbar rozumiemy, cebulę. Bo tak jak mówisz, niektórzy mają cienkie, niektóre grube te łodygi. A pokaż mi jeszcze raz, Bartek, swoje. Użyj, masz 4, to użyj te 2 bardzo długie, co masz. A resztę możesz sobie zrobić z tych 2 fajnych, co ci wyjdzie. I to będzie jedna porcja, tak? Zgadza się. Dobra. Bo masz bardzo długi. U mnie, ja miałam, już ci pokazuję, normalnie robiłam. Już ci pokazuję, bo ja mam trochę większe kłonki. Ja robiłam z 4 takich.
A to są, mam takie jeszcze dwa takie, to największe, co mi na działce zostały. To ty masz takie długie, prawda? Tak. To takie dwa w zupełności ci wystarczą, więc ja robiłam z takich cieńszych czterech. Wiesz? Jak chcesz zrobić go więcej, możesz go zrobić więcej i zapasteryzować. Nie mam najmniejszego problemu, więc możesz wtedy skroić bartek całego rabarbara. Okej. Okay. Słuchajcie, rozpoczynamy od tego, że cebulę czerwoną, ja akurat mi się skończyła, jest lepsza, bo jest słodsza i do czatnej, a lepiej pasuje. Kroimy na mniejsze kawałki, czyli w pierwszej kolejności przekrawamy cebulę na pół, sztuka krojenia cebuli, włókince ze wszystkim, nie obieracie na tym etapie. Dopiero jak przekroiliście ją na pół, to dopiero teraz obieramy ją z łupinki. Dzięki temu, że jest przekrojona, dużo łatwiej jest zdjąć z niej łupinkę. Nie trzeba się męczyć, w którym miejscu ona się kończy, a w którym nie. Okej. Okay. Odcinamy, jak mamy, widzicie w ten sposób, mamy górę, gdzie rośnie szczypiorek i dół. Odcinamy górę, tą, co jest sucha od szczypiorka, natomiast dół zostawiamy. Ten dół podczas krojenia będzie nam trzymał całą cebulę w jednym kawałku, więc odcinamy górę szczypiorku. I teraz ja lubię, kiedy w moim chutneyu cebula jest pokrojona w pół plasterki. Czym większe kawałki, one wtedy fajnie współgrają z jabłkiem i z żurawiną, więc w tym wypadku akurat lubię kroić cebulę na pół plasterki, więc nie bawimy się tutaj w żadną kosteczkę. Więc adekwatnie tak, jak ją posiekaliśmy, kroimy cebulę w pół plasterki. Inny sposób krojenia będzie w smalcu wegańskim. Wtedy Wam pokażę, jak najlepiej jest ją pokroić w kawałeczki, w kosteczkę, żeby było łatwo i żeby wszystkie kawałki były takiej samej wielkości. Zatrzymamy. I robimy dokładnie to samo z drugą połówką. Słuchajcie, czerwona cebula jest dużo słodsza. Kolejno jest, ja najbardziej lubię tą tradycyjną cebulę żółtą, natomiast jest też cebula biała, która dla mnie jest troszkę pozbawiona smaku i jej nie... Bartek, już pokroiłeś? No, jakoś tak szybko ci idę. Okej, okay, słuchajcie, bierzemy mały garnuszek. Potrzebujemy tak, do czatneya polecam garnek, będzie nam łatwiej mieszać, bo on będzie musiał się gotować około pół godzinki, więc do czatneya polecam garnek, a do smalca wegańskiego będziemy używali patelni. Czyli tak, do garnka, nie masz Bartek rzepakowego, mówiłeś, a jaki masz? A co masz? Słonecznikowy albo z pestek winogron. Nie, to słonecznikowy, to jakby wszystko dajesz w takich samych proporcjach, tylko zamieniasz na słonecznikowy, dobra? Okej, okay. I teraz słuchajcie, dajemy około dwóch łyżek oleju, tak, żeby nam się podgrzał w garnuszku. I wrzucamy już na tym etapie, nie musimy czekać, aż się olej rozgrzeje. Na tym etapie dodajemy posiekaną cebulę. Cebulę musimy zeszklić, ale tak samo jak robiliśmy to w naszym smalcu z jabłkiem i sporem, na tym etapie do smażenia cebuli dodajemy zioła. Czyli robimy dokładnie tak samo jak robiliśmy wtedy. Czyli do smażonej cebuli dodajemy jedną łyżeczkę cynamonu. Następnie dodajemy sól i pieprz. Na razie dajcie około pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu, a potem będziecie kosztować i doprawimy zgodnie ze smakiem, dobra? Okej. Wrzucamy, słuchajcie, liść laurowy i ziele angielskie, czyli dajemy około dwóch liści i około dwóch ziel, mogą być trzy ziela angielskie. Jeżeli macie mniejsze listki, to dajcie śmiało trzy. Przemieszajcie cebulę, żeby nie zaczęła się palić, tylko żeby zaczęła się karmelizować. Jeżeli widzicie, że w garnuszku jest sucho, u mnie jest bardzo sucho, moja cebula wszystko wpiła, to możecie śmiało jeszcze dodać dwie łyżki oleju.
Okej. Okay. Możemy iść dalej? Jabłko obieramy. Proponuję, żebyście umyli znowu, tak jak ostatnio Wam proponowałam, żeby z obierków zrobić kompot, więc jabłko myjemy, obieramy i będzie można dorzucić, na przykład jak zostaną skrawki rabarbaru, to będzie można zrobić kompot jabłkowo-rabarbarowy. Można oczywiście w czatneju używać całego jabłka ze skórką, ale mnie akurat skórka bardzo wkurza w takich podsmażanych owocach, tak samo jak wkurza mnie skórka w podgrzewanych pomidorach, dlatego że potem jakby ta skórka jest twarda do pogryzienia, a owoc bądź jabłko bądź też właśnie pomidor już dawno gdzieś tam w buzi się rozpuszcza. Dlatego w momencie, kiedy podsmażam dane owoce bądź warzywa i mają one skórkę, nawet jeżeli jest jadalna, to ja ją lubię obrać, bo ona mnie po prostu skurza. Dobra. Siekamy, słuchajcie, jabłko, kroimy je na pół i siekamy w bardzo drobną kosteczkę. Nie ma to znaczenia, czy ona jest piękna, czy ładna, czy śliczna. Ważne, żeby też nie była to oczywiście papka jabłkowa. Więc ja kroję połóweczkę na plasterki, a potem plasterki kroję na mniejsze kawałeczki. Jak pokroicie z połówki na plasterki, to powinno Wam wyjść takie mniej więcej trójkąciki, jak tutaj są. Czyli takie kawałki jabłka bym chciała, żeby było w czatneju. Możecie zdjąć już cebulę z ognia, na razie wyłączyć, zaraz dodamy pozostałe składniki, żeby nam się nie spaliła. Posiekane jabłko dorzucamy do cebuli. Jeszcze nie włączajcie ognia, dobra? Niech dosiekamy resztę, dosiekamy rabarbar, dodamy płynów, tak żeby za bardzo nam się nie przepaliły składniki. Posiekane jabłko dodaję do garnuszka z cebulą. I teraz kroimy, słuchajcie, rabarbar. Też kroimy w takie małe kawałki, mniej więcej wielkości, takie kroiliście jabłka, ale kroimy je najlepiej, Bartek, jeżeli masz takie duże, szerokie, to na pół i takie pół plasterki, ok? Czyli jakby na pół i w plasterki. Jeżeli macie cieńsze kawałki, tak jak ja mam, to takie cienkie plasterki w zupełności wystarczą. Tutaj bym chciała, żeby podczas duszenia tego rabarbaru przez pół godziny, ten rabarbar nadal miał swoją strukturę. Więc nie róbcie bardzo cieniutkich paseczków, ale też nie róbcie za grubych kawałków, bo będą one niefajne i nie będą się fajnie rozsmarowywały właśnie na przykład na pieczywie czy na serze. Oczywiście z rabarbaru wykorzystujemy tylko łodygi do liścia. Powyżej on już jest kwaśny i niesmaczny, więc nie ma sensu go używać, ale takie skrawki właśnie świetnie nadają się do kompotu, więc pomimo tego, że nie zużywamy całego rabarbaru, to odpadki są świetne do ugotowania, żeby zrobić picie. Obierałaś rabarbar wcześniej, czy nie obierałeś? Nie, nie potrzeba. A masz bardzo żelasty? Bo młody nie ma tego właśnie problemu, ale masz bardzo żelasty ten rabarbar, tak? To właśnie te duże kawałki widzę, że mają takie. No to okej, jeżeli masz bardzo żelasty, to zdejmij skórkę delikatnie, ale nie musisz bardzo dokładnie. Tam wystarczy, że ta pierwsza warstwa ci z zewnątrz zejdzie. Natomiast będziemy go gotować około pół godziny, więc nawet jeżeli jest bardzo twardy, to nie tak zmięknie, ale jak możesz, to tą pierwszą warstwę śmiało możesz zdjąć. Mhm. Dobra. Posiekany rabarbar wrzucamy do garnuszka, do naszych jabłek i cebuli. Teraz słuchajcie, jest etap na to, żeby dodać żurawinę, czyli dajemy 60 gram żurawiny, to jest około takiej 1,5 garści żurawiny. Jeżeli macie śliwki, to proszę, żebyście posiekali je, o czekajcie, mamy, Ewa nam się jeszcze tutaj dodaje, ok. A jak mamy rodzynki? A, też jest spoko, tak, tak, tak samo.
Inga, okay. Tak samo. Cześć, Obuś, dzień dobry, witam Ciebie. Tak, jeżeli masz rodzynki czy żurawiny, jeżeli śliwki, chodzi o to, żeby mniej więcej to była jedna garść, półtora. Jeżeli chcecie, śliwki są bardziej słodsze, więc jedna garść jest spoko, żurawina jest bardziej kwaskowata, więc możecie śmiało dać półtora. Rodzynki są również kwaskowate, więc też półtora garści jest jak najbardziej spoko. I wrzucamy do gara. Czyli ja dałam jedną i jeszcze troszkę. Słuchajcie, każdy suszony tutaj owoce, które są kwaskowate, się super sprawdzają. Więc mamy dodane. Przynoszę gar tutaj, żebyście po kolei widzieli, co jeszcze mamy. Nie, na razie nie musimy gotować. Dodamy zaraz pozostałe składniki i będziemy mogli postawić na gazie, żeby nam się wszystko razem robiło. Teraz słuchajcie, mam do Was pytanie, bo to jest ważne bardzo pytanie. Kto z Was ma wino słodkie, a kto z Was ma wino wytrawne? Ja mam słodkie. Dobra. Wytrawne. Dobra. Iwonka? Czekaj, już się kochana na Ciebie przełączam na kamerkę. Młodszy woda głosie, kto mi się pojawisz na ekranie jako pierwsza. Ja mam cypr. To takie. Dobrze, dobrze, dobrze. To właśnie jesteś pomiędzy. To tak jesteś między pół wytrawny jak ma Bartek, a słodkie jak ma Kinga. No druga Iwonka, jakie dziewczynki? Wino wyparuje. Iwonka druga, Hania i Marysia będą mogły zjeść, wino wyparuje. Pytanie tylko dziewczynki, jakie macie wino? Słodkie czy wytrawne? My nie mamy rabarbaru, więc tylko smalec dzisiaj robimy. Dobra. Ale w ogóle nie robicie tego? Nie. A, dobra. No, dobra. Ale bez rabarbaru też się da, to mogliście powiedzieć. Da się. Nie. Możecie śmiało zrobić i dacie dwa jabłka, nie ma problemu żadnego. No, 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 no. No, czemu się nie odzywacie? Dobra, okej. Okay. No, słuchajcie, to, dziewczynki, zabieracie się po kolei za krojenie, bo wiecie, co macie robić, a ja wam potem pomogę to skończyć, dobra? Dobrze. Dobra. I teraz słuchajcie, ci, co mają wytrawne, wyłączam wam głosik, ci, co mają wytrawne, dodają 4 łyżki miodu. Kinga, jak masz słodkie, to daj proszę tylko 2, dobra? Czyli dajesz połowę. I teraz słuchajcie, wlewamy jedną szklaneczkę wina. Ja mam prosecco wytrawne, więc dodaję jedną szklaneczkę wina. Dam trochę więcej, bo widzę, że mam więcej składników. W sensie musimy mieć bardziej to wodniste, więc dam. Moja, akurat moja szklanka nie jest taka 200 ml, tylko 180, więc dolewam tak, żeby było do 200. Teraz słuchajcie, dajemy 7 łyżek octu. Bartek, jako podły Ci jabłka, skosztuj swój ocet jabłkowy i dodaj swój ocet jabłkowy. No tak, no nie ma znak na mnie, no po to go robiłeś. Uwaga, uwaga, uwaga. Trzymamy kciuki. On co prawda nie jest jeszcze super przefermentowany, ale jak opadły jabłka, to powinien być fajny. I co? Włącz mikrofon i mów. Jest kwaśny. No, no to dajesz. 7 łyżek dajesz swojego octu jabłkowego. No dobra. Okej, okay. Mój jeszcze nie jest fajny, więc muszę się posiłkować sklepowym, więc dodajemy. Kinga, twój też jeszcze niestety nie, bo jabłka nie opadło, więc to jeszcze nie jest dobry etap. Ale Iwonka, tobie opadły, nie? Jak opadły ci, to możesz śmiało dać swój. Ale się boję. Otwieraj słoik i kosztuj. Otwieraj słoik i kosztuj. Próbowałam, jest taki kwaśny i nie wiem, czy się nie powinien trochę polżeć. No dobrze, no dobra, okej. Okay. Jak dobra, dobra, dodajemy słuchajcie 7 łyżek octu. Ile tego wina było, sorry? Jedna szklaneczka. 7 łyżek octu dodajemy. Następnie dodajemy, Kinga ty 2, Bartek ty 4 łyżki miodu, ale dajcie proszę 4 takie płaskie, dobra? W sensie 2 płaskie albo 4 płaskie, żeby to nie były bardzo, bardzo duże łyżki. Ja mam wytrawne, więc ja też daję 4 płaskie. 4 płaskie to już wam pokazuję. To taka jedna taka od serca. Coś takiego dodaję. Ok? Ok, robimy checklistę. Rabarbar, nie, cebula jest. Sprawdzajcie, czy macie wszystko. Jabłko jest, rabarbar jest. Żurawina jest, cynamon jest, miód jest, wino jest, ocet jest, sól jest, pieprz jest. Mamy wszystko? To teraz stawiamy na ogień. Możecie dać na taki większy, nie musi być na malutki. Na malutki damy zaraz cebulę z naszym, robiąc nasz smalec.
I teraz słuchajcie, możecie na razie śmiało to zostawić, musi nam się zabulgotać, musi nam się gotować i przez pół godziny do 40 minut będziemy redukowali to, żeby zrobiła nam się z tego fajna papa. Chciałabym natomiast, żebyście wychwycili moment taki, kiedy rabarbar jeszcze jest w kawałkach, jabłko już się prawie rozpadło, więc jakby ważne jest to, żeby nie powstał z tego gerberek, nie? Jakby nie chciałabym, żeby z tego czatania powstał gerberek, chciałabym, żeby powstał fajny taki dodatek właśnie jedzeniowy, a nie papa, więc będziecie na bieżąco... Co? Co to jest gerberek? Gerberek? Jak, Bartek? To są słoiczki gerberki dla dzieci do karmienia. Okej. Okay. Masz dziecko i nie wiesz? Bartek! No to dobrze świadczy o tobie akurat bardzo. No właśnie, to dobrze o tobie świadczy. Dobra. Niech sobie to pyrka i się gotuje. Słuchajcie, zabieramy się w takim razie do przygotowania naszego smalcu z nerkowców. A zaczynamy od tego, że zadam wam znowu pytanie, ja lubię pytanie zadawać. Czy wasze nerkowce są namoczone? Dobra. To zalewacie nerkowce wrzątkiem. Musicie zagotować wodę i zalewamy nerkowce wrzątkiem. Dziewczynki, kroicie te jabłka, czy zrezygnowałyście? Pani Marysia? Tak? Kroicie? Jakie było? Proszę? Czy kroicie ten czatny jabłko, czy zrezygnowałyście? No ja obrałam na razie te jabłka do tego czatnej. Dobra. I muszę sprawdzić, czy mamy miód w ogóle jeszcze. Dobra. Super. Nerkowców ile będzie trzeba? Dwie szklanki potrzebujemy. Ja mam w sumie takie półtora. Więc miałam 200 gram, więc 200 gram to jest półtora szklanki. Więc śmiało możecie, nie musicie otwierać nowego opakowania, więc jak macie mniejsze, ja miałam dwa mniejsze, więc wsypałam jeden, wyszło mi tutaj półtora szklanki. A ty masz, Kinga, jak pakowane na nerkowce? Ja mam na wagę, także mam taką miseczkę. A jeszcze tylko do tego słonecznika mogę dodać, czy nie? Tak, możesz. Tak, słuchajcie, jeżeli macie słonecznik, śmiało możecie zrobić pół na pół. Będzie bardzo fajny smak i będzie bardzo, bardzo aromatyczne. Ci, co nie mają, wtedy używają całej porcji nerkowców, a ci, co w ogóle nie mają nerkowców, a mają słonecznik, to używają całej porcji słonecznika. Proporcje są dokładnie takie same. Słonecznik też musimy zalać i namoczyć, więc zasada okay. Jest dokładnie taka sama. Okej? Okay. No, słuchajcie, rozpoczynamy od tego, że siekamy cebulę. Znowu taka nudna będę. I znowu, słuchajcie, rozcinamy cebulę na pół. Jak mamy przekrojoną, zdejmujemy z niej pupinkę. Tutaj bym chciała, żeby ona była fajnie drobno pokrojona, więc za moment wam pokażę, jak będziemy ją drobno siekać. Jedna połówka obrana. Druga połówka obrana. Ok, czyli tak, mając przekrojoną cebulę w całości, gdzie mamy górę i podział na górę i dół, odcinamy część górną, z której wyrasta szczypiorek i jest sucha, dolną zostawiamy. I teraz zilustruję wam tak, jak ptak łapie swoją ofiarę. Prostą dłonią dociskamy cebulę do blatu i nacinamy ją nożem równolegle do deski do poziomu 3/4, czyli do takiego poziomu, żeby nóż nie doszedł dalej niż koniec cebuli. Wysuwamy nóż i w tym miejscu w 3/4, gdzie docięliśmy w poziomie, wbijamy ostrze noża pionowo i docinamy cebulę prostopadle do dołu. I też w tym miejscu 3/4. Dzięki temu, jeżeli będziemy siekać zaraz cebulę, ona w całości zostaje nam razem i nie będzie się po tej desce nam rozjeżdżała. Teraz tak. Podkładamy, dobra, zwalniam, robimy paluchy tak jak szpony, tak jak szpony mają ptaki, dociskamy naszą cebulę, tudzież ofiarę do dołu i czubek noża kładziemy na desce i po kosteczkach palców robimy na zasadzie ruch takiej gilotyny, czyli tak, nóż jest na dole i robimy gilotynkę, starając się opierać nóż o kostki, nie o palce. Chciałabym, żebyście nie ciachali sobie tutaj, bo zaraz nam wyląduje jakiś lakier, hybryda, paznokieć, to też skóra w naszej cebuli, a tego nie chcemy, więc macie okazję, więc możecie przećwiczyć. Szponki
i lecimy. I wtedy, jak robicie na zasadzie gilotyny, cofając palce za każdym razem do tyłu, macie 100% pewności, że nigdy się nie utniecie. No chyba, że sobie kość zetniecie, no to to już nie moja wina. Jak zostaje ta dupka, kładziemy dupkę na spodzie płasko na desce i pod kątem ścinamy ją tak, żeby były tak samo małe kawałeczki. I dzięki temu ściekaliśmy całą cebulkę i wszystkie kawałki. Mam nadzieję, macie mniej więcej podobnej wielkości. Dokładnie to samo robimy z drugą półką, czyli odcinamy szczypiorek, dociskamy otwartą dłonią naszą cebulę, tniemy 3/4 prostopadle nożem po desce, wyciągamy nóż, znowu równolegle 3/4 i do dołu. Paluchy w szpony, czubek na desce i ruchem gilotyny siekacie cebulę. Oczywiście nie będę mówić tu, że ostry nóż jest bardzo potrzebny w kuchni. Nie wiem, czy takie macie. Moja przyjaciółka na przykład mówi, że ona ma w domu specjalnie tempę, żeby się nie cięła, jak sieka. Więc każdy ma inne priorytety w kuchni. I znowu została mi ta dupka, więc dupkę siekam pod różnymi kątami, tak żeby całość ściąć. Ok, cebula posiekana. Przemieszajcie czatnej, bo pewnie wam wulgoda tak samo jak mi. Teraz słuchajcie, bierzemy patelnię i będziemy robić nasz smalec nerkowców na patelni. Na patelnię wlewamy 2 łyżki, możemy dać nawet 3 łyżki oleju, czyli mamy, ja lubię pracować na rzepakowym, ale oczywiście Bartek ma słonecznikowy, więc daje słonecznikowy. Jeżeli macie na patelni wodę, tak jak ja tutaj mi została z mycia, to w pierwszej kolejności upewnijcie się, że ona jest na pewno sucha, bo jak wlejecie olej i zaczynamy podgrzewać, to zacznie nam po prostu pryskać woda. Na patelni wlewamy 3 łyżki oleju. Również możemy dać na zimno, bo będziemy dłużej smażyć, czyli możemy wrzucić już teraz posiekaną cebulę. I cebulę podsmażamy tak, żeby się zezłociła delikatnie, ale w żadnym wypadku, żeby nie zaczęła się palić, żeby nie była za bardzo brązowa, bo będzie gorzka. Okay, sprzątam sobie tutaj na blacie. Ja miałam jedną większą cebulę, w spisie wam przydałam 3 mniejsze, natomiast jeżeli mieliście większą, to jedna jest spoko. Następnie, słuchajcie, przygotowujemy czosnek. Jaki jest patent na czosnek? Najlepiej, żeby nie obierać go od początku, szerokim nożem kładziemy nóż na czosnku, opieramy się na tym czosnku, dzięki temu jak go zmiażdżymy, to bez problemu zejdzie nam z czosnku cała skórka i nie będziemy się wkurzać, że włazi pod paznokcie. Nienawidzę tego. Okay. Jeden ząbek ubrany, drugi tak samo. Nóż zgniatamy. I łupinka nam sama odpada. Okay. Czosnek bardzo drobno siekamy. Chciałabym, żeby to była bardzo drobna kosteczka, dlatego że nerkowce nam dadzą taką strukturę właśnie smalcu, o którym wcześniej mówiłam. A chciałabym, żeby ten czosnek jakby był w każdym, w całej naszej masie, a nie żeby gdzieś tam był w dużych kawałkach i zostawał nam między zębami, jak będziemy go jeść. Więc kroimy czosnek drobniutko w paseczki. Paseczka, a potem w kosteczkę. Proszę pani? Tak. A ten, jak mamy słonecznik, to też mamy go zalewać? Jeszcze raz, panie. Czy mamy słonecznik zalewać gorącą wodą też? Tak, słonecznik zalewacie. A macie tylko słonecznik, Marysia? Tak, mamy słonecznik tylko. Dobra, no to spoko. To wydajecie do miseczki. Ile? 2 szklanki. Dobra? A ile wody? Ile wody tutaj trzeba zalewać? A ile wody?
tak, żeby przykryła, kochana, słonecznik. Czyli jak masz słonecznik, wlewasz tyle wody, żeby pokryła ci słonecznik, dobra? Dobrze. Dobra. Słuchajcie, dlaczego nie dajemy czosnku razem z cebulą? Cebula ma, jeżeli ją posiekaliście w kosteczkę, ma dużo większe kawałki niż posiekany czosnek. Jeżeli wrzucilibyście jednocześnie na patelnię cebulę oraz czosnek, to czosnek szybciej by nam się już zaczął przypalać, zanim cebula by się zaszkliła. Dlatego moment, kiedy będziemy dodawać cebulę, czosnek, to wtedy, kiedy cebula jest już delikatnie zezłocona, wtedy czosnek potrzebuje tylko chwili, żeby się fajnie podsmażyć, ale dzięki temu będziemy mieli dwie rzeczy równocześnie podsmażone. Więc jak wasza cebula będzie cała zeszklona i zacznie się tak już robić delikatnie przeźroczysta, to to jest ten moment, kiedy zaczniemy dodawać właśnie czosnek. Oczywiście w międzyczasie ciągle mieszamy czatnej. Moja cebula jest już zeszklona, więc dodaję do niej, zeszklona, ale jeszcze nie zaczyna się rumienić, więc to jest taki etap już taki bardzo przejściowy, więc dodaję do niej w tej chwili posiekany czosnek. I teraz podsmażamy całość i cebulę i czosnek. Na tym etapie również, jak już wszystko nam się teraz podsmaża, obieramy jabłuszko. Tutaj jest dokładnie ta sama zasada, obieramy jabłko też dlatego, że nie lubię, kiedy mi zostaje właśnie ta skóra i ona mnie wkurza. A z dwóch jabłek i od paku z rabarbaru to już na pewno wyjdzie kompot. Tutaj słuchajcie, chciałabym, żebyście jabłuszko posiekali dużo drobniej niż siekaliśmy do czatneja. Dlatego, że te kawałeczki mają być tylko delikatnie wyczuwalne. Tak, żeby prawie, że zaczęło nam się rozpadać, jak dodamy pozostałe składniki. Taka, słuchajcie, informacja, jeżeli będziecie na przyszłość kupowali jabłka i będziecie mieli możliwość wyborze odmiany jabłek, to moim takim ulubionym odmianą jabłka jest Gala. I uważam, że w ogóle jest to genialne jabłko w ogóle do wszystkiego, dlatego że jest i słodkie, i kwaśne, ale co najważniejsze, ma strukturę. W sensie takim, że można je piec, Gala jest w ogóle najlepsza do szarlotek. I dzięki temu, że na przykład ją kroimy w kawałki, czy w całych plasterkach, jeżeli są takie szarlotki a la typ francuski galet, czyli zakładane ciasto kruche na jabłuszka, to Gala w całości zostaje. W sensie nie rozpada się, rozpada się dopiero wtedy, kiedy chcemy, żeby się rozpadała, czyli w buzi ją jedząc. Jeżeli nie macie wyboru, drugim co do rodzaju jabłek, które lubię, są szampiony, więc one są super i też je bardzo lubię, więc szampiony są fajne, też są właśnie lekko winne, co bardzo lubię w jabłkach. Najbardziej nie lubię jabłek, oczywiście szara reneta to szara reneta, natomiast ona jest faktycznie tylko jesienią, więc jakby tutaj przez cały sezon mało kto ma możliwość jej kupić, chociaż Bartek, u Turka szarej renety nie kupisz. No chyba, że mnie zaskoczysz. Także Gala, potem szampion, a potem słuchajcie, jakby nie ma to, najbardziej nie lubię jakby jabłek, które są w środku takie bardzo mączyste, bo one się strasznie rozpadają i na przykład nie nadają się do takich dań, jak teraz robimy, czyli smalec, albo do tego naszego czatneja, dlatego że rozpadłby nam się centralnie na pyrę. Coś mi się jara, cebula mi się jara. Zdejmuję z ognia, dosiekam jabłuszko. Kontrolujcie waszą cebulę, żeby nie była za bardzo brązowa. Jeżeli za bardzo brązowa, to zdejmijcie z ognia i jak dosiekacie jabłko, to dorzucacie jabłuszko. Zmniejszcie ogień na minimum, jak dodamy jabłuszko. Jabłko posiekane, dodaję do mojej cebuli.
Możecie na tym etapie podlać około 4-5 łyżek wody na patelnię, tak żeby jabłuszka szybciej zaczął mięknąć, a nie zaczęły się od razu całe smażyć. Więc 4 łyżki wody na patelni ląduje do jabłuszek. I teraz słuchajcie, przystępujemy do przyprawiania. W zależności od tego, co macie, ja bardzo lubię dodawać majeranek, więc dajemy 2 łyżki majeranku. Natomiast jeżeli nie mamy majeranku, śmiało możecie dać oregano. Możecie dać, słuchajcie, tutaj już jest kompozycja tego własna, to co macie. Natomiast ja kocham majeranek i uważam, że właśnie w takich smalcach majeranek, tych roślinnych oczywiście, robi moim zdaniem całą robotę. Więc 2 łyżeczki majeranku do jabłek. Kolejną przyprawą, którą bardzo lubię, to jest czarnuszka i dodajemy tutaj 1 łyżeczkę czarnuszki, ale jeżeli jej nie macie, spokojnie, nie stresujcie się, dajcie rozmaryn, coś takiego, co daje fajny kontrast i troszeczkę ożywi ten smalec, więc ja mam czarnuszkę, więc dodaję 1 łyżeczkę czarnuszki, ale rozmaryn, tymianek, to się spoko. I dajemy około 0,5 łyżeczki soli i 0,5 łyżeczki pieprzu również na patelnię. Nigdy jeszcze na 2 gary nie lecieliśmy na naszych warsztatach. Pamiętajcie, żeby przemieszać czatnej, żeby Wam się nie przypalił do spodu. Ogień dajcie już na malutki, tylko tak, żeby on pyrkał. Mój już jest prawie gotowy, w sensie widzę po konsystencji, już Wam pokazuję. Mamy jabłka, które mają strukturę. Widzę kawałki rabarbaru, widzę kawałki cebuli, więc skosztujcie teraz, oczywiście nie popaszcie się, skosztujcie teraz, czy on jest odpowiednio słony i pieprzny, bo on musi mieć charakterek taki fajny. I czy czujecie, że jabłka się całkowicie rozpadają i czy czujecie, że rabarbar się całkowicie rozpada? U mnie już jest tak, jak ja lubię, więc ja już zdejmuję z ognia. On, słuchajcie, teraz jest bardzo luźny, ale w momencie, kiedy on ostygnie, to pektyny z jabłek i pektyny z rabarbaru spowodują, że on jeszcze bardziej ściągnie. Więc teraz powinien przypominać taki gęsty sos gulaszowy, bez mięsa. Przede wszystkim skosztujcie go, nie? Nie bójcie się, to nie ocet, tak jak ocet. Hejo, dzień dobry, Marysia. A co wy, dziewczynki, tam robicie? Jabłuszka, dobra. Ania, czy ty coś dzisiaj robiłaś, czy tylko obserwujesz? Robiłam. No, a co robiłaś, kochanie? Siekałam jabłka. Dobra, masz plusik. Dobra, mój czarny jest gotowy. Teraz słuchajcie... Czarny jest strasznie wodnisty. Mam to dobrze, czy pokaż źle? Mi, nie, musi być papka. Musi być taki woda odparowana. Pokaż mi do kamerki. To jeszcze. A mieszasz go regularnie? No, jak przypomnisz, to mieszam. Okej, okay, nie. Masz za gęsty? Znaczy za rzadki. Już ci Bartek pokazuje. On musi być taki. Czekaj, uchwyci to kamerka. Widzisz? Okej. Okay. Ta woda musi ci odparować. Mi już po prostu zaczęło przybierać do dna. I wyznacznikiem tego, że woda już odparowała i ją zaczyna gęstnić, jest to, kiedy przybiera do dna. Jak ci nie przybiera do dna, to jeszcze nie jest ten moment. Przenoszę patelnię i mieszam, ale za chwilkę wracam. Słuchajcie, chciałabym, żeby te jabłuszka też się delikatnie przyrumieniły i zaczęły się delikatnie przysmażać. Nie chciałabym, żeby z nich powstał dżem jabłkowy, tylko tak, żeby się fajnie przysmażyły. Jeszcze momencik. Dlatego, że produkty, które mamy na patelni, mają być tłuste od tłuszczu, ale mają być sypkie, a konsystencję tego smalcu nadadzą nam właśnie namoczone orzechy bądź słonecznik, ok? Więc robimy checklistę. Nerkowce są namoczone, i albo słonecznik oczywiście, i czekają. Cebule są posmażone, czosnek jest dodany, jabłko jest dodane, czarnuszka, majeranek jest dodany, sól, pieprz, wszystko mamy, tak? Czy Wasze jabłka i cebule są już na etapie takim, że są fajnie podrumienione i... dobra, nie. Widzę. Czekamy, luzik.
Moje są. Teraz wam pokażę. Cały rabarbar rozwalił. Proszę? Cały rabarbar już się rozwalił w tym chatneju. No okej. Okay. Daj Bartek większą moc ognia, żeby szybciej woda odparowała, a żeby jakby skrócić czas gotowania, dobra? Słuchajcie, moje jabłka są takie, z cebulką. Czyli muszą być delikatnie przyrumienione. Cebulka jest zazłocona już, więc chciałabym, żebyście taką konsystencję zawartości patelni mieli. Sobie tutaj zrobię miejsce. Ale to pachnie pięknie. Pamiętajcie o tym, że czasnej trzeba przyprawić solą i pieprzem. Ci, co już zdjęli ognia, Iwonka, Kinga, zdjęliście z ognia już? Zdjęłyście, przepraszam. Ja jeszcze mam dużo wody w tym chutneyu. Dobra. Teraz odparowuję. Oki. Ta ilość wody, słuchajcie, świadczy o odmianie jabłek, więc jakby dodając, jeżeli wszyscy daliśmy tyle samo wina i tyle samo produktów, to faktycznie ta woda świadczy o tych jabłkach. Daj Iwonka tak samo, mocny ogień, żeby woda szybko odparowała, ale żeby skrócić czas gotowania, dobra? Dobra. A co z jabłuszkiem i z cebulką? Czy jest już fajnie podsmażone? Dobra, to czekamy. To czekamy. Bez stresu. Bartek, myślałam o twoich bułkach do hamburgera. Dręczą mnie. I nie możemy ich zrobić na live. O, kurde, patelnia. Nie możemy ich zrobić na live, bo wyrastanie zajmie nam w sumie warsztat 5 godzin. Ale wychodząc naprzeciw twoim potrzebom, nie wrzucę jeszcze bułek na vloga, ale wrzucę ci przepis na maila. Akceptujesz takie rozwiązanie? Dobra. Maila mam do ciebie, to wyślę ci na maila. Dobra. Iwonka, Kinga, jak jesteście ich dziewczynki zainteresowane, to wam również wrzucę na maila bułeczki na hamburgera, bardzo, bardzo chętnie. Tylko musicie mi, kochane, wrzucić najlepiej wiadomości prywatne, może przez Messengera, wasze adresy mailowe, dobra? Cudnie. I prześlę wam przepis na bułki hamburgerowe. Moim zdaniem najlepsze, tak skromnie mówiąc, są pyszne i robię je, to od razu wam mogę powiedzieć, jak już wam przepis prześlę, robię je, słuchajcie, o średnicy takiej malutkiej, czyli robię takie na zasadzie, tak jak przygotowuję cateringi na finger food. Dzień dobry, Iwonko, hello! Więc robię w takich malutkich formach i one są super, bo są tak naprawdę na takie trzy fajne kęsy. I wtedy jak robicie hamburgery, to wtedy też, jak są na przykład dzieci, to lepiej też takie mniejsze, tak żeby tego było więcej, to fajnie wygląda. Ale oczywiście większa była wtedy porcja, jakby z takich mniejszych, co robię, no to wtedy dzieli się, wychodzi 8 bułek hamburgerowych, przepisu, który wam podam, a ja go dzielę na 16, czyli robię 16 malutkich takich bułeczek na 3 kęsy, 4, dobra, bo ja tam jeszcze pakuję dużo innych rzeczy, natomiast robię w wersji, robię hamburgery z kaszy jaglanej, więc od razu wam, jeżeli chcecie, to prześlę wam przepis na takie hamburgery z kaszy, ale o mięsożercach też pamiętam, więc będzie też przepis na wersję mięsną. Wiem, nie wszyscy nie jedzą mięcha, więc będą dwie wersje. I w ogóle ja czuję ten zapach, który ty teraz tam pomerdałaś nad patelnią aż. Bo to bosko pachnie. Tak, wiem. Mi też nie właśnie stoi obok mnie i czekam, aż wszyscy będziecie na tym samym etapie. Przy okazji wam pokażę te moje muffinki, które ja zrobiłam już na piątek. Zdradzę wam kulisy. Więc to jest rurka i może to być rurka oczywiście papierowa albo plastikowa. Nie powiem wam jeszcze czemu tak, a nie inaczej, w sensie jak to zrobić, ale najlepiej się trzyma na rurce. Na patyczku ze szaszłyka poleciały dzisiaj te owe i inni tacy, bo jest bardzo mała powierzchnia, żeby się przykleiło, ale się da. Natomiast rurki są najlepsze. W Lidlu, słuchajcie, jest teraz grillowy gdzieś tam taki rzut, w sensie są węgle, tacki i tak dalej. I te rurki właśnie kupiłam w Lidlu na dziale właśnie tam, gdzie są grillowe rzeczy. I na tą rurkę, również w Lidlu, dlatego, że lubię, mam pod domem i lubię ich produkty,
Kupiłam takie batoniki, one są przy kasie i przy kasie jest ich bardzo dużo, nazywają się Dobra Kaloria, ale każde takie batoniki w ogóle są super. Chciałam kupić M&M'sy, ale w ogóle nie umiałam nigdzie znaleźć. Potem chciałam kupić te Skittlesy w takich, wiecie, jak są w takich pudełeczkach, też ich nigdzie nie umiałam znaleźć. Więc się wkurzyłam i stwierdziłam, że potrzeba matką wynalazków, więc kupiłam te zdrowe batoniki. I teraz robiąc tą całą babeczkę i muffinkę, oczywiście będziemy je robić papierowy, nie denerwujcie się, że ja zrobiłam takiej. Będziemy bardzo ostrożnie wyciągać ten batonik tak, żeby nie naruszyć struktury i będzie to wyglądało w konsekwencji tak. No, to w piątek, ale wracamy do naszego smalcu. To tak na zachętę Wam dałam, że z każdego produktu, czy z batonika, czy z czegokolwiek można zrobić tą babeczkę, niekoniecznie musi to być właśnie jakieś tam Skittlesy czy M&M'sy. Czy jabłka i cebula gotowe? Iwonka, u Ciebie tak. Dziewczynki, Hania, Marysia, co u Was? U nas się tak bardzo nie zarumieniły. Ale smażysz jeszcze? Tak... Proszę? Ale smażysz, Marysia, jeszcze? Nie, już zdjęłam. No, to włącz jeszcze na chwilę. Śmiało możesz jeszcze włączyć na chwilkę, żeby się zrumieniły, dobra? A ten sos jest okej? Tak, jest okej, okay. Widzę, że jest okej. Okay. On jeszcze ściągnie w lodówce, skosztuj go, Kinga. Słuchaj, jest dobre. Tak? Okej. Okay. Okej, okay, dobre. Dobra. Teraz, że słuchajcie, możecie dać soli i pieprzu i musimy go odłożyć do wystygnięcia, bo on jakby potrzebuje czasu właśnie, żeby się związać. Bartek, co z Twoim? Ciągle dużo wody mam. Niemieckie jabłka. No nic, musimy... Odporowy wisp. A mieszasz go? Czy ty go mieszasz? Słuchajcie, kiedyś już słyszałam taką teorię, to jest teoria spiskowa, że jak się miesza, to obniża się temperaturę płynu mieszającego, co powoduje, że danie się nie gotuje. To jest totalną bzdurą, bo czym więcej mieszamy, tym więcej wody odparowujemy i tym więcej jakby garnek pobiera energii, żeby jakby mieć, utrzymać stałą temperaturę. Więc obalam durne mity, że przy mieszaniu ochładzamy danie. W żadnym wypadku nie ochładzamy, pozbywamy się wody, więc dlatego jak się ubija wszelkie kremy na parze albo odparowuje się właśnie sosy, to chodzi o to, żeby ciągle je mieszać, bo wtedy szybciej nam odparowuje woda. Okej, czekajcie, wymutuję was. Dobra. To teraz słuchajcie. Musimy zblendować, mamy wodę i zostawcie proszę tą wodę z namaczania słonecznika bądź też nerkowców. Czekajcie, oświecę się. Zrobię sobie oświecenie. Zostawcie proszę tą wodę i zlejcie tą wodę do szklanki. W żadnym wypadku nie wylewajcie jej do zlewu, dlatego że będziemy jej potrzebowali do przygotowania, do podlania najprawdopodobniej naszego smalcu, bo on pewnie będzie za suchy. Jeżeli będziecie chcieli w przyszłości powtórzyć to danie, to zalecam Wam, żeby najlepiej jak te orzechy nerkowca czy słonecznika moczyły się minimum około 3 godzin. To w ogóle jakby nie chodzi o to, czy one mają się, wiecie, moczyć 7, 8, 1 czy 3, tylko chodzi o to, że dużo łatwiej będzie je wtedy zblendować. To tylko o to chodzi. Więc jeżeli na przykład macie Thermomixa i ci, co mają Thermomixa, to mają w ogóle problem z głowy, bo to moczenie może być w ogóle mega ekspresowe. Natomiast ja na przykład nie mam Thermomixa i jak wcześniej miałam taki blender gorszy, że się bałam, że sobie w ogóle nie da rady, to na przykład moczyłam w ogóle nerkowce przez całą noc. Czyli zalewałam je zimną wodą, już nie wrzątkiem, tylko zimną wodą wieczorem, po czym rano na przykład przygotowałam pastę, więc po takich 7-8 godzinach moczenia one były fajnie namoczone i blender sobie dał z nimi radę. Burczy mi w brzuchu, tego chyba nie słychać, bo ja czuję te zioła i zapachy w powietrzu. Okej, zlewamy w takim razie wodę i najlepiej to jest zrobić w takim blenderze, w sensie w takim pojemniku blenderowym. Taki, co się zamyka. Jeżeli nie macie takowego, sama ta końcówka z ręcznym, czyli jakby wiecie, to, że ja tutaj sobie to zdejmę, no złaś, nie chcę zejść, które zeszło. Jak jest sam ręczny, to się spoko, tylko będziemy musieli go trochę pomaltretować. Zdarzyło mi się na jednym z warsztatów kulinarnych, że spaliliśmy blender. Właśnie przy tym daniu, bo za krótko były moczone nerkowce i nie zmiękło tak bardzo, jakbym sobie życzyła. No tak się zdarza, nie zdarzy Wam się tak, mam nadzieję, moja telepatia jest z Wami. Więc tak, ja wsypuję, słuchajcie, teraz tak, orzechy nerkowca do tego mojego pojemnika z blenderem. Odrobina wody, jak wpadnie, jest spoko, nic się nie dzieje. Iwonka, jak robisz od razu ręcznym, to wlej od razu do miski połowę wody, która Ci została zmoczona. Ile masz? Tak 3/4 kubka? Super,
to wlej od razu połowę, będzie Ci łatwiej go zblendować, dobra? Ci, co mają zamykany blender albo Thermomix, nie dolewajcie proszę na razie wody, dolejemy ją dopiero potem, bo ta woda powoduje, że łatwiej się to blenduje. Kinga, Ty też masz ręczny? Super. To też połowę kubka dolewasz i blendujesz, dobra? Dobra, zamykam. I robimy z nich, słuchajcie, papę. Jak macie za sucho i widzicie, że nie zbiera blender, to śmiało możecie dolać pozostałą zawartość wody. Nie, ale nie do końca, dobra? Tak, żeby cały kubek tam nie wszedł, tak mniej więcej do połowy, pół czy czwarte kubka najwięcej, żeby weszło. Możecie też na tym samym już etapie wlać, zanim dodacie po raz kolejny wodę, to dodajcie, może lepiej, czy już dodaliście wodę, czy jeszcze nie, Kinga? Dodałaś drugą część wody? Nie, okej. To dajcie pół szklanki oleju. To powinno pomóc, bo tyle potrzebujemy do naszego przepisu i będzie smaczniejsze niż jak damy samą wodę, nie? Więc wlewamy pół szklanki oleju. Wiem, dużo, ale to jest smalec. Dobra, pół szklanki poszło. Ja podlewam troszkę wodą, bo jeszcze nie podlewałam. Zamykam. A słuchajcie, zbierzcie, ci co mają blendery ręczne mają łatwiej, bo w tym zamykanym osiada na ściankach i trzeba co jakiś czas otworzyć i zdrapać, żeby na tych ściankach nie osiadało. Ok, zamykam i blenduję dalej. Okej, okay, ja już mam. Blenderem ręcznym zajmuje to troszkę dłużej. Ale konsystencję będziemy mieli taką samą, więc bez stresu. Bartek, jak czatnej? Coraz lepiej. Cudnie. A skosztuj go, nie bój się, nie ugryzie. Już go kosztowałem. A, okej. Okay. Nie gryzł. Ma być słony, kwaśny i słodki. No, tak jest. Okej. Okay. Dobra, Iwonka, czy twój odparował? Nie chcę odparować, wygląda jak zupa. Naprawdę? Pokażę mi go. Niemożliwe to jest. A mieszasz go? No, mieszam. Nie wiem co. Coraz bardziej się taki wodny robi. Chyba jabłka zupełnie się rozpadły. W ogóle rabarbaru już nie ma w nim. Ale trudno, no. Dobry jest w smaku. Jest kwaskowy. No, ale musimy go nie odparować. Wiem, wiesz co, czym bardziej go odparujesz, tym wtedy zrobi się taki mus. Ale ten mus też jest spoko. Chodzi o to tylko, żeby, wiesz, nie było wody. Że jakby nałożysz łyżeczką tam na przykład na ser czy na szynkę, to żeby on, wiesz, nie płynął, tylko był, jakby konsystencję miał stałą, nie? Skąd to by się zrobił od razu taki? Na dużym ogniu go miałaś? Tak. Na wysokim ogniu? To dlatego. Może ja za mało go od początku na takim małym ogniu. Tak, jak miałam na dużym ogniu, woda mi szybko odparowała, a owoce mi zostały, znaczy na dużym, nie na największym palniku, na tym takim średnim robię. No. Ja też na średnim. No. A masz garnek z grubszym dnem może? Tak. Okej, okay, no to właśnie. Ja mam standardowy cienki. Więc podgotuj go troszkę tak, żeby ta woda odparowała. Więc wtedy na przyszłość musisz go, jeżeli masz grube dno, od razu dać może na największy palnik, żeby woda zaczęła odparowywać, owoce nam zostały i wtedy, wiesz, zacznie nam się robić taki krem, nie? Taki mus. Okej. Wracamy do orzechów. Jak tam orzechy, miśki? Miśki moje. Ania, Marysia, co u was? U nas słonecznik jest już dobry. Dobra, okej. Okay. To teraz możecie, to teraz słuchajcie. Ja mam zblendowane nerkowce, wy macie słonecznik. Przerzucamy całą zawartość zblendowanych orzechów bądź też nerkowców na patelnię.
Przerzucamy do tej cebulki, tak? Tak, tak, do cebulki, do jabłuszka, do majeranku, do czarnuszki, do soli i do pieprzu. I teraz całość, słuchajcie, dajemy na ogień, na mały płomień, czy tam palnik, czy macie indukcję, czy jakieś inne rzeczy. Chodzi tylko o to, żeby podgrzać całą zawartość, żeby chwyciły wszystkie aromaty naszej cebuli i jabłuszka i naszych nerkowców zmielonych i żeby wszystko na tej patelni wymieszać. Jak macie teflonową patelnię, to nie mieszamy łyżką metalową. Tak tylko przypominam. Jak już połączycie składniki, to teraz słuchajcie, jest moment, żeby dodać odpowiednio soli i pieprzu. I będzie tutaj potrzebne dużo soli, tak żeby właśnie to był fajny, jakby fajny kontrakt słodyczy od nerkowców, bo orzechy, nerkowce są słodkie, więc dużo soli teraz dodajemy i dużo pieprzu, tak żeby to przypominało właśnie taki fajny, wegański smalec. Ja lubię bardzo pieprzne, więc daję dużo więcej, ale jeżeli nie lubicie, to jak najbardziej śmiało dajcie mi. Nie musimy go podsmażać. Ważne jest tylko to, żeby orzechy złapały troszeczkę ciepła, bo wtedy wydobędzie się z nich taki fajny orzechowy smaczek. No i teraz jest moment na to, żebyście popróbowali. Czy trzeba coś dodać, czy więcej soli, czy więcej pieprzu, czy więcej czego. Mój jest pH, ale potrzebuję soli więcej. On teraz jest dość taki lekki, jak widzicie, ale jak ono stygnie, orzechy jeszcze złapią wodę, którą do nich dolaliście, więc jutro bądź za tak godzinę, półtora ta masa będzie dużo bardziej zwarta, taka jak smalec. Kolejna próba. Jeszcze trochę. Jeszcze dam trochę pieprzu. Czekam na informacje zwrotne od Was. Dobre, niedobre, bardzo niedobre. Bardzo dobre. Ok. Czy konsystencją przypomina smalec? Czy kolorem przypomina smalec? No właśnie. Więc nikt mi nie będzie na grupie pisał, że to nie jest smalec. Oczywiście nie. Może ktoś napisać bardzo chętnie. Ja po prostu informuję, że ja mam tego świadomość, że smalec może być tylko właśnie wieprzowy, w sensie ze słoninki. To jest zajebiste. Aha. Dziewczynki, jak u Was? Kinga? Dobra, pyszny. Dobra. Hania, Marysia? Chyba z solą przesadziłam. Mam nadzieję, że to tylko taki jeden kawałek. Hania, Marysia, co u Was? Dziewczynki są w ferworze walki. Iwonka, druga? Myślę, że jest ok, chociaż czuję jeszcze orzechy. Jest sól, jest pieprz, a jeszcze trochę posolić bardziej? Tak. On ma być taki wytrawny, jakby to nie możesz mieć słodkiej pasty, tylko tak, żebyś czuła taki kontraścik słony, nie? Okay. A co z twoim czatnejem, kochanie, w międzyczasie mi powiedz? Zgęstniał, teraz jest jak dżem. A widzisz, no potrzebowała po prostu miłości troszeczkę dłużej. Myślę, że okej, będzie dobry. Cudnie.
Ania, Marysia, dziewczynki, co u was? Chyba bardzo dobrze. Chyba bardzo dobrze. A skosztowałaś? Marysia próbowała. A ty spróbowałaś? Trochę. Ja się domyślam, że mama spróbowała, ale ja pytam się, czy ty spróbowałaś? Dobre. Dobre, okej. Okay. To teraz możecie zadecydować, czy sól, czy pieprz jeszcze jest potrzebna, tak żebyście demokratycznie w trójkę zadecydowały. Okej. Myślę, że jest dobre i że nie trzeba nic dodać. Dobra. Okidoki. To mamy to, słuchajcie. Oczywiście może to zeżreć na ciepło, można. To będzie moja kolacja za jakąś godzinkę, więc bardzo mnie to cieszy. Ale tak jak wam powiedziałam, jeżeli wsadzicie do lodówki, to czatnej bardziej ściągnie. I smalec też będzie dużo gęstszy, więc też go wsadzacie do słoika. Ten smalec możemy spokojnie trzymać do 5 dni w lodówce, dlatego że tam jest woda i po dłuższym czasie orzechy zaczynają z tą wodą jełczeć, więc 5 dni spokojnie ma, czyli mamy dzisiaj tylko wtorek, środę, czwartek, piątek, sobota, do niedzieli spokojnie będziecie mogli go przetrzymać. No, to tak sobie chciałam powiedzieć, że chyba dobrnęliśmy do końca. Jakieś pytania, skargi, wnioski, zażalenia? Nie ma? Nie ma! No jak z tym czadem, bo mi dżem wyszedł. Taka tak. Zupa trochę. Pokaż. Tak zachwalałam ten twój rabarbar od Turka, no. A przemieszaj mi go łyżką. No, czemu ci taki dżem wyszedł? Dobra, wiem jak to uratować, Bartek. Mam na to pomysł. Posiekaj jeszcze 3 cebule, zeszklij same cebule i dodaj te cebule do czatneja. Więc zagęścisz tą cebulą i Bąka to może zrobić tak samo. Posiekaj cebulę na oleju tak, żeby się fajnie zeszkliła, żeby delikatnie się złota zrobiła i dodacie wtedy tą cebulę do czatneja, ona zagęści wtedy całość i nie będziecie mieli jednolitej konsystencji dżemu. Okej. Okay. Więc to też jest fajny pomysł na to. Dobra. A kolejnym razem, Bartek, ty masz indukcję, czy indukcję masz? Nie, elektryczną. Dobra. To kolejnym razem, jakby już widząc, jakie macie kuchenki, musicie dać na palnik, na dzień dobry, na fajer, na moc, tak samo jak mówiłam Iwonie. Czyli na największy palnik, czy tam na największą moc, żeby to mega bulgotało, żeby woda nam jak najszybciej odparowała, a potem przez 10 minut regularnie musicie mieszać, jak już wody nie będzie, wtedy otrzymacie taką fajną teksturę, jakby konsystencję gęściejszą niż samego drzewa. Więc myślę, że to jest po prostu kwestia dopracowania danego przepisu do waszych kuchenek. Ale porcję zrobiliśmy małą, więc nie ma dramatu. Tak, a jeżeli chcecie, możecie to, tak jak mówię, zawakować, wrzucić do piekarnika na 130 stopni przez pół godzinki i wtedy będzie mogło sobie leżeć 2 dni w lodówce, ale o tym to napiszę konkretną instrukcję na grupie. No to ja tyle, Bartek już jest malec, wy jeszcze nie jecie, ja będę jadła za chwilę. Także dziękuję wam, słuchajcie, bardzo. Zapraszam was do babeczki grawitacyjne w piątek. Są bardzo proste, nie wyglądają, ale zapewniam, że są. Więc dziewczynki, czy widzimy się w piątek na babeczkach grawitacyjnych? Tak. Dobrze. Wielki brat powiedział, że tak. Dobrze. No to słuchajcie, ja wam przesyłam uściski. Buźki dla was. Szykuje mi się fajna rzecz, którą sobie dzisiaj wymyśliłam. Nie mogę jeszcze wam zdradzić co, ale chyba spełniam swoje marzenie. Więc troszkę będę mniej aktywna na grupie, natomiast będę was wymyślała kolejne rzeczy. Mamy w planie, słuchajcie, w piątek te grawitacyjne, na wtorek pizza z kalafiora jest na wtorek. Pokażę wam, jak w świetny sposób, bez ciasta, bez mąki pszennej, bez dodatków związanych z pszenicą. Dziewczynki robią lajki, już bardzo się cieszę. Więc pokażę wam, jak zrobić świetny spód z kalafiora i będzie to pizza na spodzie z kalafiora. A na górze będzie tradycyjna pizza, czyli będzie sos pomidorowy, będzie mozzarella. Możecie dać, co lubicie. Wersja jest, że będzie bezmięsna, ale jeżeli macie ochotę, możecie sobie przygotować na przykład szwanwalską szynkę, możesz, Bartek, mieć. Więc jakby taki jest plan na wtorek. Idea, słuchajcie, jest taka, bo dziewczyny podpowiedziały na grupie, jak zapytałam, dlaczego tak mało osób z nami gotuje,
że jakby składniki zadecydowałam, będę dawała tak, jak dałam już na muffinki grawitacyjne, więc w samym wydarzeniu wszystkie informacje już będą. Czyli tak jak robię tydzień wcześniej wyprzedzenie wydarzenia, tak samo tydzień wcześniej zamieszczam już od razu składniki, tak żebyście mieli czas sobie je kupić. Więc jeżeli wejdziecie na zakładkę wydarzenia, ale nie na grupie, tylko na kulinarnych nawigacjach, to tam jest link do Zooma od razu, jest od razu lista produktów i jest od razu, co tam jest jeszcze? I to wszystko. Tak, więc jakby wszystko możecie znaleźć, więc będę dawała tą listę składników dużo, dużo wcześniej. Chyba nie wymyśliłam jeszcze, co jest na piątek za tydzień, ale coś wymyślę fajnego. Na razie się jaram tym. Także życzę Wam miłego wieczorku. Uściski dla Was. Wrzućcie proszę zdjęcie, jak przepakujecie do słoiczków albo gdzieś tam będziecie mieli na kanapce, będzie mi bardzo miło, jak na grupę wrzucicie. Jeżeli macie możliwość, to będzie mi też miło, jak wesprzecie mnie 20 zł za wiedzę, jeżeli coś nowego się dowiedzieliście i korzystacie z tego, co Wam dałam. Link też jest podpięty w wydarzeniu do mojego sklepu internetowego, więc będzie mi bardzo miło i przyjemnie. Nie zapowiada się szybki powrót do studiów niestety, bo studia to nie restauracje, tylko zgromadzenia. No, więc jak tak dalej pójdzie, to się będę musiała przebranżowić chyba. Swój kościół. Proszę? Załóż swój kościół. Ale w Polsce to nie działa tak jak w Niemczech, Bartek. To nie jest firma. No tak, no to jest rozwiązanie. Dobra. Tak, kościół miłośników do jedzenia. To brzmi bardzo dobrze. Także jeżeli macie możliwość, to będzie mi miło, jak wrzucicie 20 zł. Jeżeli nie, to też to rozumiem. Uściski dla Was, wszystkiego dobrego i do zobaczenia we wtorek. Ciao!